W takim temacie dziwnym, to miałem taką sytuację raz, jak pojechaliśmy na jednego z fejmów. W ogóle to było dziwne, znaczy dziwne, no kurwa, no nie spodziewałem się, bo ja zazwyczaj jak jestem w hotelu, to wywieszam sobie taką plakietkę, proszę nie przeszkadzać, i ta plakietka cały czas wisi. No ale tamtego dnia akurat niestety spadła z klamki. Mówicie, na klamce co zawieszacie po stronie wejściowej. I była taka sytuacja, że leżałem w łóżku. Około godziny 13, późno wstawaliśmy wtedy. Masturbowałem się i pani sprzątaczka bez pukania weszła mi do pokoju. Spojrzała na mnie, zamknęła drzwi i wyszła. Ale tak, no było mi głupio, tak szczerze. Na Instastories to wrzucałem chwilę po incydencie. A to jest dziwne, bo zazwyczaj pukają, nie? Bo ktoś w hotelu to zawsze jest tak, że pani najpierw puka. Zazwyczaj dwa razy, to się jest takie. I dopiero otwierają. Czy była stara? Czy widziała, pyta, czy pod kołdrą? No ale po co mam masturbować się pod kołdrą, jak jestem sam w pokoju? No kurwa, no potem. Znaczy nie jest to nic strasznego, każdy się masturbuje, ale było to niezręczne po prostu.